Witam serdecznie. Dzisiaj taki malutki wzmacniacz, słuchajcie. TPA 3118 w klasie D. Takiej wielkości. Wpadł mi w ręce. Zaraz moment, może ostrość łapnie. Dobra, może łapnęło. A więc tak. Wzmacniacz w klasie D, z tego co tutaj napisali, to przy 4 ohmach 60 W. 60 W. Tutaj z tego co napisali, to maksyma od 9 do 24 V, czyli do 21 takie znamionowa pracy. 21 V. No dobrze. Chciałbym dzisiaj właśnie przetestować, przemierzyć, co to maleństwo potrafi i jaki to będzie miało pobór przy tych 60 W mocy. To jedziemy, co? Potencjometr od regulacji siły głosu 470 kg, taki akurat tutaj mam z kabelkami, to sobie podłączymy, tu jest minus. To może tak, najpierw zrobimy sobie zasilanie, plus, minus. Zasilanie, gdzie on tu ma zasilanie? Tutaj, power. Plus z tej strony. Mogłem tu wstawić złączki ARK, ale dobra, niech będzie na razie do testów. Plus masa, minus. Okej. Okay. Mamy zasilanie plus minus. A teraz tak, wyjście na głośnik obok. Teraz sobie weźmy sobie kawałek takiego przewodu. Plus to minus. Jak to co, nie może nie wejść w te foki. Więc może ten, o, może się uda to tak sobie tutaj przybitować. I zaraz sobie zrobimy pomiar tego wzmacniacza. Zobaczymy, co on tu ma na tym wyjściu. Ok, podłączenie 10 razy. Teraz tak, podłączenie wejścia. Minus jawy będzie. Masa znaczy. A wejście środkowe będzie brązowe, dobra. A to będzie nasze wejście zamienione. Czyli to potencjometr. Inne. Minus biały. Ok. I brązowy. Czyli 16? Trzeba tutaj go zatemperować. Okej. Okay. I teraz tak, wejście. Zrobimy sobie tutaj cincha. Gdzie ten cinch? Jeśli miałem kabelek, taki z cinchem jakiś taki obrywany. Nie chcę ciąć tego, a... Dobra, dżincza, tak sobie tutaj przyłożyłem od razu sobie dżincza. O, tutaj ostatnie rzuty. Okej, tu będziemy mieli tak, wejście, tymczasowo może być i tak, wejście. I masa nasza to był ten biały. Czyli tutaj musimy sobie troszeczkę skrócić i podłączyć masę. Thank you.
No i dobrze. Dobra, to teraz tak. Podłączmy sobie sztuczne obciążenie. O, będzie tak dobrze. Włączmy oscyloskop, włączmy generator. I sztuczny obciążnik. Zamiast głośnika. No dobra, to będzie tak. 4 ohmy, 8 ohmów. Plus głośnika. Minus głośnika. Przy okazji przypinamy od razu sondę razy 10, ok. I minus. Ok, no i na oscyloskopie mamy 0, bo mamy 0. Generator, podpinamy sobie wyjście. Ja tu mam 1 kHz. O. I zasilanie plus minus na początek damy. Zobaczymy, czy od 9 V ruszy. Dajemy 3 ampery, 9 V. Zobaczymy. Minus. Plus. Jakiś tam pobór jest delikatny. I to robimy głośniej. Auto. Co za sieczka. Może tu trzeba jeszcze zrobić na mutę z worka, zaraz zobaczymy. 4, 8. Tu coś musi nie łączyć mi oscyloskop pewnie. Minus, plus. Auto. Najpierw sprawdźmy, słuchajcie, sprawdzimy sobie. Wyłączmy prąd, sprawdzimy sobie, ustawimy generator. Generator, żeby ustawić, muszę się wpiąć. Minus. I tu do wejścia. Ustawić sobie ten napięcie z generatora. Auto. Auto. No dobra. Tu mamy OK. Auto. Volty w RMS. RMS-ie. Damy sobie tutaj 1 volt. OK. 1 volt na działkę. Volty w RMS-ie. Częstotliwość od 200 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz na razie. No dobra, później sobie przełączymy generator. Generator ustawiony, sinus idzie. Podłączmy się pod sztuczne obciążenie teraz. Podłączamy zasilanie wzmacniacza. No, pobór niesamowity. Zobaczcie, to jest klasa D. Może przesterowałem. Tutaj zróbmy na 0. A cały czas coś jest na wyjściu, przy 8 ohmach. Przy 4 ohmach jest taka sieczka. To są właśnie wzmacniacze klasy D. 3 ampery w tej chwili idzie i słuchajcie, napięcie spadło do 9 V. Czyli zapracował. I się robi gorące. Co mu jest? To tak ma działać? Klasa D? 8 ohmów. Puszczę dźwięk.
Dobra, okej, okay, jedziemy z kilohercami. Jeden volt. No niemożliwością to jest, słuchajcie. Się robi gorący. Wyciszmy go. Zróbmy sobie tutaj jeszcze, wstawmy zworkę, słuchajcie, na mutę. Czyli musimy sobie tutaj piny jakieś przygotować. Dwa. No dobra, jest tu jakieś napięcie, skok jest napięcia. 1 volt na działkę, tutaj 2 volty idzie mniej więcej. Jakieś górne, no dobra. To teraz zegrzejmy sobie tę mutę. Czyli cyfrowa regulacja wejścia. Dobra, rozepnijmy to. No dobra. I teraz sprawdźmy, puśćmy zasilanie. Strasznie duże obciążenie transformatora. No, regulacji to raczej nie ma. Czyli jednym słowem dobrze było. To się, kurde, sporo nagrzewa. Nie sądzę, żeby to było dobrze. Czyli jednym słowem z powrotem przepinamy, tak jak było. Przez potencjometr wejście teraz podepniemy, tak jak było. Minus biały. Dobra. Teraz tutaj zróbmy tak, jak było wszystko. Z tego, co producent tego scalaka pisze, tego modułu całego, że to jest od 20 Hz do 20 kHz. 30 W przy 8 ohmach, 60 W przy 4 ohmach. Do 60 W przy zniekształceniach 10%, 60 W przy zniekształceniu 1%, 45 W przy 4 ohmach. No dobra, no ja mam 8 ohmów obciążnych w tej chwili i z tego, co tu widzę, to tutaj no... Dobra, podłączone jest zasilanie. No już jest lepiej niż było. No jakiś tam sinus jest. Ale ten sinus jest nie dość, że przesunięty. To jeszcze ma tylko 2 V w RMS-ie. Jakie to 60 W? Gdzie ta moc? Czyli jednym słowem tak, prądowo nie wyrabia zasilacz. No to dobrze. No to jeśli prądowo nie wyrabia zasilacz, a scalak jest gorący, to znaczy, że albo on jest uszkodzony, albo nie wiem, o co kaman. No to dobra, to zróbmy sobie jeszcze jedno coś. Podłączmy sobie napięcie z akumulatora. Tu na pewno prądowo wyda. No to gdzieś około 4 A i wtedy wyeliminujemy jakieś tam tętnienie sieci, nie? Bo z akumulatora jednak to jest inna bajka. Całkiem. Dobra, podpinam plus. Idzie, do góry się przesunął. Dobra, odetnę plus, zobaczę, czy się nie nagrzał. Nie. Dobra, podłączmy plus. Może mój zasilacz po prostu nie przerabiał. I teraz tak, ściszmy. Zobaczcie, o ile jest przesunięcie. Tu mamy 0 na środku, o teraz na środku. Tu mamy górną. Co to idzie, kurde, prąd jakiś przebieg idzie.
No dobra, no to jedziemy głośniej. Ale i jaja jakieś się robię, słuchajcie. Moim zdaniem wzmacniacz w klasie D to nie jest żaden wzmacniacz. No dobrze, odepniemy to i sprawdzimy, co się dzieje na głośniku. Czy to jest taka sama sieczka jak na oscyloskopie? Plus odpięty. Podłączmy zamiast obciążnika jakiś głośnik. Wejście sygnału. Podpinamy głośnik. Podepniemy głośniczek. Tutaj sobie muszę pocinować końcówki. Ok. Plus. Minus. No dobrze. Spiszmy go, włączmy zasilanie. Szarpie membrano. Puśćmy bas. Dobra, przyciszmy go. Słuchajcie, coś tu działa. To dlaczego na sztucznym obciążeniu i na oscyloskopie takie anomalie pokazywał? To teraz podłączmy się oscyloskopem pod głośnik. A w ogóle to sprawdźmy test sondy. No jest ok. Jest dobrze. Dobra. Podłączam się pod głośnik. Aha, oscyloskop podpinam, słuchajcie. To się robi jakieś anomalia na wzmacniaczu. Zobaczcie, głośnik idzie do dołu. No. Czyli jednym słowem, słuchajcie, sondę oscyloskopowo, 1 megaohm, a już są jakieś wpłynięcia na audio. O, teraz się nie grzeje nic. Coś, nie, masa sondy? Nie idzie zrobić pomiaru tego wzmacniacza, słuchajcie. No dobra, 12 V akumulator, zobaczymy ile to da. 34 Hz teraz idzie. Nawet nie wiem, jak to zmierzyć. Wiem, jak zmierzyć. Zobaczymy mu te. Zatrzymuje jak silnik membranę mute. Wiem, jak zmierzyć. Ale jest jakiś szum. Nawet z akumulatora. Wiecie, jak zmierzyć? Podłączyć same sztuczne obciążenia. Ja tutaj w sztucznym obciążeniu mam taki miernik wychyłowy. 100 W to jest przy, jak wchodzi na czerwone. To zaraz zobaczymy, czy ten miernik cokolwiek pokaże. No to ciekawie się robi, bo w klasie D oscyloskop się nie mogę zrobić pomiaru. Chyba, żeby przez jakiś transformator robić pomiar. Momencik, tylko tutaj muszę się podłączyć z zasilaniem. Gdzie ja wsadziłem zasilacz? Moment. No dobra, krótka przerwa. Tu na górze po prawej stronie macie wideo właśnie z tej kamery na ten wskaźnik lewy, bo tutaj mam podłączony obciążnik. Teraz mamy 8 ohmów, teraz mamy 4 ohmy.
On jest wyskalowany tak, że jak wchodzi na zero, na czerwone, to ma równie tylko 100 watów. Ta wskazóweczka, nie wiem, czy będzie widać, czy nie, będzie widać te wskazówki. Uda mi się to jakoś... Dobra, będzie widać tę wskazówkę, jest ok. Niestety przy podłączeniu oscyloskopu, masy oscyloskopu, dzieją się cyrki i anomalia z tym wzmacniaczem. Mało go nie posadziłem, bo zaczął się grzać. Dobra, wyciszmy go, włączmy zasilanie. To jednak... I teraz tak, zróbmy go głośniej na 8 ohmach, słuchajcie. To jest praktycznie jego max, już dalej nie wzmacnia. Czyli wskazóweczka dygnęła do siódemeczki, to jest 8 ohmów. Dobra, wyciszmy, przełączmy na 4 ohmy. No, 40-50 W, zaraz zobaczymy, czy jeszcze wzmocni. Jeszcze wzmocnił. Można powiedzieć, że te 60 przy 4 ohmach praktycznie jest. 60 W przy 4 ohmach jest, przy 34 Hz, słuchajcie. 26 Hz teraz puszczam. No dobra, to zróbmy głośniej. Znaczy ten, zwiększymy częstotliwość, 245 Hz. Jest 2,5 kHz. Jest praktycznie przy jednym. Troszeczkę zaczęło o dygać, opadać. Przełóżmy, że to jest liniowe oczywiście. Chyba. Dobra, 25 kHz opadło. 4 kHz jest połowa mocy, no 40 W, 50 gdzieś tak idzie. 6 kHz zaczyna coś tu piszczeć i już tutaj spada moc, przy 15 kHz spada drastycznie, słuchajcie, zobaczcie. Dobra, czyli jednym słowem wzmacniaczek zapracował, no jakby nie było, to przy takich 30 W to powinno łyknąć, że tak powiem, 30 W, ale przy do częstotliwości, o, tu, 6-7 kHz, a już tutaj wysokie tony spada. No dobra, odepnijmy to. Podłączymy za chwilkę jeszcze kolumnę i puścimy jakiś dźwięk. Zobaczymy, jak to zagra, nie? No dobrze, coś tutaj leci. Z odtwarzaczem włączmy sobie zasilanie. O, głośnik podłączony, słuchajcie. Głośnik jest w tej chwili spięty, dwie kolumny ośmiomowe, tak żeby były cztery ohmy. Jak przyciszę, to jakieś dziwne z tym z masą jest. No gra coś. Powiem tak, słuchajcie. Tak, coś tu się dzieje z masą. Nie wycisza mi tutaj. Regulacja głośności tu jest inaczej prawdopodobnie zrobiona. Inna rezystancja. Dobra, jest 12 V zasilanie. Ja troszeczkę przyciszę audio, ten mikrofon. Raz, dwa. Słychać mnie? Słychać. Słuchajcie, jak na zasilanie z akumulatora. Dobra, jak na zasilanie z akumulatora, to nie jest źle. Wiecie, co wam powiem? To ze 30 W będzie miało takie jeszcze w miarę dźwięku.
nie ma sensu tego katować. Do jakiejś tam małej kolumienki takiej, żeby zabrać jeszcze... A, jeszcze jedna rzecz. Sprawdzimy pobór prądu, słuchajcie, żeby przetestować, ile to pobiera z prądu. Czy gra, czy nie gra, to będzie pewnie coś pobierać. 10 amper. No zobaczymy, ile to prądu pobiera. Dobra, rozlutujmy tutaj końcówkę. Plus zasilanie. No, cyrk. Nie gra, jest cisza. Teraz róbmy głośniej. Słuchajcie, jedna sprawa. 1 amper, 12 voltów, to jest 12 watt. Wchodziło na przester już przy 0,8 ampera. 0,8 ampera, nie? Jakim sposobem to dało na mnie 30, prawie 40 watów mocy na obciążniku? No to ten pomiar w tej chwili jest chyba bardziej aktualny. 1 amper, 2, no na, dajmy na to, niech on będzie naładowany 13,6 volta. No to 13,6 wata. Więcej nie wyda niż wejdzie. No dobrze, to podłączmy sobie teraz zasilanie 18 V, 4 ampery. Okej, okay, albo jeszcze inaczej, podłączmy w szeregu dwa takie akumulatory, to będziemy wiedzieć, że mamy 24 V. Dobra. Mamy dwa akumulatory, słuchajcie. Sprawdźmy sobie tylko teraz tak. Kawałek. Okay. Złączmy sobie plus z minusem. Jeden. Tutaj damy drugi. Ok. Zmierzmy sobie napięcie najpierw na napięcie prądu stałego między plusem a minusem. 25,4, czyli są naładowane, słuchajcie, może być dużo. Dobra, przełączmy na amperomierz. Zobaczmy, co tu teraz pokaże. No dobra, się włączyło. Ok, 0,5 ampera, 0,05, 5 miliamper, dobrze mówię? Dobrze mówię. Tu jest głośność zrobiona, jest zimny, jedziemy z napięciem. No dobra, zrobimy głośniej. Tak, aż do przesteru doprowadzę, nie? Ściszę mikrofon. Powiem tak, przy 24 voltach nie doszło nawet do ampera, nie? 1 amper to 24 waty. Dobrze,
Nie ma co katować, słuchajcie. 24 waty idzie, ok. Dobra. I jest całkiem zimny. Nie wiem, czy teraz tego nie spiąć w 2 omy, ale to lepiej nie, bo tam było napisane, że 4 omy i 8 omów. Czyli ta wasza 60 w klasie D, daj Boże, przy 4 omach wyciśnie 30 watów. A reszta to już jest harkot i przester. Nie wiem jeszcze, jak tutaj można byłoby to zmierzyć, no bo na oscyloskopie się nie da tego zmierzyć, no. Ale jestem pod wrażeniem wielkości. Co do wielkości, co do ceny i co do jakości, to nie jest źle. Można zrobić na 4-omowym głośniku jakiś taki mały, przynośny Bluetooth boomboxik. Dobra, pozdrawiam. Dzięki za obejrzenie kolejnego filmu. To tych specjalnie, żebyście w długi weekend nie siedzieli, to nagrałem taki film. Żebyście mieli co obejrzeć, to podziwiam, no. Taki scalaczek. I tak gra. Okej, słuchajcie. Wielkości połowy telefonu. Jakbym go wstawił w telefon, ten układzik, ten wzmacniacz, to bym mógł na dyskotece powiedzieć, że mój telefon głośniej gra niż impreza, niż sprzęt tego na imprezy. Słuchajcie, podpiąłem ten głośnik. No, jeszcze coś się odzywa. Strasznie ściąga wszystkie zakłócenia. Podpiąłem Vermony głośnik, 200 watów, 4 omy, pod ten malutki wzmacniaczek. On ma tutaj już zapięte zasilanie z dwóch akumulatorów 24 V, no i można powiedzieć, że można zrobić głośniej, nie? Czekajcie. Coś innego. Szczerze, można powiedzieć, że on teraz zagrał. Z dwóch akumulatorków. Pozdrawiam. Fajny, mały, chiński wynalazek, kurde. Chyba trzeba zacząć robić dobre końcówki w klasie D, nie? Dzięki za obejrzenie. Jeszcze tylko wspomnę, że ten przester, który tutaj był w trakcie prób, to nie był przester tutaj słyszalny. Tylko on po prostu powstał przez właśnie przez czułość mikrofonu przy zapisie, przy nagrywaniu na YouTube. To właśnie ten przester jest w ten sposób, że on starszy trochę coś puszczę, od razu jest jakiś przester. Także to nie jest przester, nie był przester tego wzmacniacza. Tyle.